Cześć, w tym filmie zaprezentuję Wam dodawanie notatek przy pomocy rysika na czytniku Onyx BooksNote. Przejdźmy do ekranu głównego. Czytnik posiada taką prostą aplikację Note. Możemy dodać następną stronę. Możemy usunąć naszą twórczość z danej strony. Możemy wybrać grubość linii. Możemy też określić, czy ma reagować na siłę nacisku. Ta sama linia przy lekkim. Możemy też rysować proste kształty. Możemy też regulować maksymalną grubość linii. Tu przy lekkim nacisku. I możemy ustawić tło. Mamy naprawdę sporą liczbę rodzajów tła, w tym możemy sobie ustawić zeszyt pięciolinie, kratę, linie, różne warianty.
Naszą twórczość możemy zapisać sobie, no, wówczas będzie ona dostępna w plikach PNG. Dodawanie odręcznych notatek jest także możliwe książkach. W plikach PDF lub drzewym można to robić także bezpośrednio na tym, na tekście. Zaznaczyć jakiś fragment, że to jest ważne. Hetmana przeniesiona była nazajutrz do Chmielnickiego. No, w tym obszarze nie działa, bo jest wyświetlone tylko w tej części. Jest jeszcze drugi sposób dodawania notatek. On działa także w plikach EPUB. Mamy wtedy tryb, można powiedzieć, takich dwóch kart. Możemy na tej pustej coś zanotować. Fragment. To by było na tyle. Dziękuję. Cześć.